Psycho Kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na holu peksowy, bo jeśli mnie jeszcze nie znacie, to nazywam się Kinga Nurkowska. Robię filmiki o lumpeksach, o second handach, o rzeczach vintage i stylizacjach oraz dobrym stylu. Właściwie większość stylizacji w moich filmach jest z lumpeksu, jest z odzieży odzyskanej. Także można powiedzieć, że 95% tego, co widzicie w moich filmach, nawet w stylówkach, to właśnie jest odzież z odzysku. Czyli taka eko-kreatywna moda, jak głosi nazwa kanału. Kochani, no i dzisiaj haul lumpeksowy z nowej dostawy w Elce w Dobczycach. Filmik o Elce jest na moim kanale. Jeśli Was ciekawi, jeśli jeszcze nie widzieliście recenzja z Elki, jak wygląda ten sklep, gdzie jest i tak dalej, ceny. Dzisiaj zobaczycie haul za 150 zł. Aż sama mam wyrzuty, że wydałam tyle kasy. Ale wiecie co? Czasem trzeba kupić coś na nowy sezon. Jak wiecie, ja dużo kupuję, ale głównie z wyprzedaży. Chodzę na dużo wyprzedaży i to często są rzeczy takie od złotówki do 3, do 5. No a tym razem był nowy towar i stwierdziłam, że jeżeli znajdę takie perełki, których poszukuję, rzeczy, które naprawdę będą funkcjonalne, uniwersalne i przede wszystkim pięknej jakości, super materiałów, no to oczywiście nawet za tą cenę nowego towaru kupię te rzeczy. Także już teraz Was zapraszam, żeby obejrzeć wszystkie moje nabytki oraz stylówki z nimi. A kochani, oczywiście zachęcam Was też do zasubskrybowania kanału, bo będą cały czas nowe filmy, ciągle wprowadzą jakieś nowości. Tymczasem oczywiście nadal seria Odwiedzamy Lumpeksy i już niedługo zobaczycie, być może już w następnym programie, zabieram Was do vintage shopu. Shopów właściwie w Krakowie, także zachęcam Was do zasubskrybowania i polubienia oczywiście filmiku, jeśli Wam się podoba. No i przechodzimy już do rzeczy. Oczywiście spodziewałam się, że będą tym razem super rzeczy, bo teraz jest jesień i dużo takich nowych jesiennych rzeczy przychodzi, także nastawiłam się na to, że być może znajdę coś fajnego i pamiętacie może, jak ostatnio prosiłam, żebyście trzymali kciuki, żebym znalazła żółty sweter. No i oczywiście, co znalazłam? Żółty sweter, który już Wam pokażę. Ale zanim dojdziemy do tego swetra, pokażę Wam najpierw takie trochę cieńsze rzeczy, które jeszcze zahaczają trochę o lato, ale teraz jest bardzo ciepło ostatnio i jeszcze mam nadzieję, że kilka dni tej pogody będzie we wrześniu. No i mam nadzieję te rzeczy włożyć, a one są właśnie w takich przejściowych kolorach, czyli jeszcze są to rzeczy cieńkie, takie letnie, ale już trochę wchodzą w tą kolorystykę jesienną i to jest właśnie super, kochani. No i zobaczcie, pierwsza rzecz, jaka została przeze mnie zakupiona, to ta sukienka. Troszeczkę mi się wydaje, ta sukienka jest taka przymaława na mnie. Niby S-ka, niby rozmiar dobry, mieszczę się jak najbardziej. Ona ma po prostu taki krój, wiecie, dość obcisły, może nie obcisły. Ona ma taki krój, że ma przylegać do ciała, czyli tak opływa trochę ciało. No, może uda mi się troszeczkę zrzucić. Zawsze sobie to obiecujemy, prawda? Ale w każdym razie wchodzę w tą sukienkę i jeżeli nawet tam kilogram bym straciła, to będzie jeszcze lepiej. Ja nie, wiecie, że ja nie przepadam za takimi bardzo wąskimi sukienkami, więc cieszę się, że ona nie jest opinająca, broń Boże, tym bardziej, że to jest jedwab 100%. No i firma Charlotte Spar, to jest taka projektancka firma, pokażę Wam tam w przebiteczkach właśnie takie sukienki przykładowe Charlotte Spar, są naprawdę drogie rzeczy, duńskie, duńska projektantka. No i wiecie, że ja wyszukuję takich rzeczy oryginalnych, projektanckich, super materiałów, no i właśnie to jest przykład na taką rzecz. Dokładnie ta sukienka jest w przepięknych kolorach, kocham takie kolory i znowu to mi przypomina jakiegoś Versace albo może Dolce & Gabbana, ale chyba bardziej tak w Versace wchodzi. Te wzory takie rozetowe, kolorystyka z tym złotym kolorem. No i nieprzypadkowo dobrałam tu w stylówce, zobaczcie przebitkę, tą bransoletkę, którą mam na sobie i w stylówce mam też taką broszkę bardzo ozdobną z różowym kamieniem i ona tutaj nawiązuje do stylu sukienki. Niestety ta broszka trochę mi obciąża tutaj dekolt, więc postanowiłam jednak ją zdjąć, no ale tam zobaczycie, jakby to wyglądało z tą broszką. Do tego dobrałam sobie torebkę pod kolor, bo to jest taki malinowy, czerwony, taki różowy, bardzo ciemny na wykończeniach tej sukienki. No i mam do tego buty i torebkę w podobnym odcieniu. Taka torebka vintage, buty też, zresztą też projektanckie, Charles Jourdain, paryskie buty. Także taka, powiedziałam, trochę posz stylówka, jakby tutaj podoba mi się. Jest elegancka, ale jest taka
jest taka też z wyobraźnią. No, ciekawa jestem, co o niej myślicie. Piszcie koniecznie. No w każdym razie sukienka kosztowała około 20 zł, bo wszystkie rzeczy były powyżej 15 zł i tak maksymalnie zapłaciłam za najdroższą tutaj rzecz 30 zł. No tak, nowy towar, kochani. No i te większe rzeczy są zawsze trochę droższe. Czy przykładowo żakiety, płaszcze, jakieś takie bardziej luksusowe rzeczy. No, ale i tak było warto, zaraz zobaczycie. Ja ostatnio, kochani, kupuję wyłącznie rzeczy takiej wysokiej jakości, już nie kupuję żadnych sztucznych składów. Ponieważ jest wybór, to wybieram te lepsze. No i dlatego czasem one tam będą o 5 czy 10 zł droższe, chociaż nie zawsze, niż te właśnie takie słabsze składowo. Ale zaraz zobaczycie, że warto. Kochani, następna rzecz to taki komplet. Komplet sukienka, przesuperowa sukienka, taka dłuższa z falbanami. Ona ma falbanę tu i na dekolcie, zobaczcie. Przechodzi tak na bok i potem tutaj jest związana i ma takie dwie falbany schodzące na dół. Aż świetnie się układa moim zdaniem. Naprawdę jest bardzo wygodna, 100% wiskoza i znowu super marka Gesutz. Już ostatnio Wam pokazywałam coś tej marki. I tutaj widzicie, żakiet też Gesutz. To jest komplet w rozmiarze S, ale chyba żakiet jest M nawet, wydaje mi się. Chociaż nie, chyba też S. I wiecie co, nie będę tego nosić razem. A to zobaczcie, sukienkę tu dobrałam do biżuterii takiej, widzicie, bursztynowej nawet, która pasuje kolorystycznie. Torebka jest też z falbanką, skórzana taka włoska. Wchodzi w już taki szafranowy, bardziej w te ciemniejsze tony, jak na tej sukience. No i do tego mam sandałki takie na wysokim słupku od przyjaciółki. Ostatnio dostałam fajne Aldo, skórzane. Także też pasują moim zdaniem takie jasne tutaj stylowe sandałeczki. Delikatne dosyć. No i tak, i taki zestaw na lato. Można do tego fajną ramoneskę założyć. Super by to wyglądało na pewno z ramoneską, bo ten żakiet do tego to jest przesada. Zobaczcie, to razem, ja to włożyłam tak na próbę dla Was, żebyście zobaczyli, ale zobaczcie, no to jest przesada. Te wzory są na tyle wyraźne, na tyle się narzucają, że ja przy pierwszej chwili nawet myślałam, że one nie są zbyt wyraziste dla mnie. Ja nie bardzo lubię takie kwiatowe wzory, ale bardzo mi się podoba ich kolorystyka i w sumie no to jest jeden z takich wzorów kwiatowych, który mi się najbardziej spodobał chyba z wszystkich, które widziałam. Bardzo ciekawie to jest zrobione i te zestawienie kolorów są bardzo ładne. Fajnie to wygląda, właśnie tak trochę już jesiennie, lekko. I to jest twarzowe według mnie. No i dlatego właśnie się zdecydowałam. No ale razem to już przytłacza. To jest za dużo. Czy zapięte, czy rozpięte, to dla mnie to jest już too much. Więc ja stwierdziłam, że ten żakiet sobie dobiorę do czegoś innego. I tutaj zobaczcie, ja to już odwieszę, bo trochę waży. I zobaczcie tutaj przebitkę ze stylówką do spodni skórzanych, takich z zaszewkami, co kiedyś za 2 zł kupiłam. Krótkie spodnie skórzane, vintage'owe buty, do tego mam białą, jedwabną koszulkę z pasem tym żółtym, żeby połączyć kolory tego żakietu w sobie. I znowu torba. No i to jest taka jedna wersja, a druga wersja jest prawie taka sama, tylko zamiast pasa i tej białej koszulki włożyłam sobie taką żółtą koszulkę z Hollistera, taką prostą, taki t-shirt, trochę zmarszczony po środku, że ładnie tutaj dekolt eksponuje. Także też fajne według mnie zestawienie i właśnie ten żakiet będzie takim fajnym uzupełnieniem, coś się na nim dzieje, jest trochę ciekawszy i łączy te kolory. Także myślę, że to będzie też fajny dodatek do tego typu strojów takich wczesna jesień, późne lato. No na pewno warto było go kupić, bo jest bardzo ładnie skrojony i zobaczcie, ma taki szeroki, modny teraz krój, szerszy, oversize'owy z rękawem 3/4 na jeden guzik, jest taki nowoczesny bardzo. No to jest ten komplet, za ten komplet zapłaciłam 50 zł w sumie, więc można by powiedzieć, że nie mało, no ale też nie jest to jakaś też ogromna suma, prawda? Myślę, że mimo wszystko 50 zł za takiej super jakości, bardzo dobrej firmy, komplet z naturalnej, powiedzmy nie naturalnej, ale z naturalnych surowców, z tkaniny, będzie fajnym nabytkiem i podoba mi się jego kolorystyka, po prostu. Także mam nadzieję, że docenicie, bo to jest coś innego. Ja naprawdę bardzo rzadko noszę takie duże wzory, a szczególnie wzory kwiatowe. Moi drodzy, no to idźmy dalej. Teraz przechodzimy już do rzeczy bardziej jesienne nieco. No i pierwszy, tadam! Nie wiem, czy pamiętacie, ale w ostatnim odcinku, w ostatnim haulu właśnie mówiłam, że bardzo chętnie bym znalazła żółty sweter oversize'owy. No i wyobraźcie sobie, że zaraz następnego dnia
ostatnio po nagraniu filmiku, po wstawieniu filmiku poszłam do, na ten właśnie nowy towar i pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła w sklepie, to dokładnie był sweter oversize'owy żółty. Naprawdę, no nie spodziewałam się tego i bardzo fajny skład. Połowa to jest alpaka z wełną. Przepraszam, strasznie komary gryzą. Firma Weekday, więc to jest chyba z Only albo z Nexta, już nie pamiętam. Podmarka jednej z tych takich większych firm, XSK. No, jest oversize'owy, więc wszystko jedno. XSK, SK. Pewnie jest krótszy przez to, że jest XSK, a dla mnie jest spoko, naprawdę. No i zobaczcie, ten sweter mi do bardzo wielu rzeczy pasuje. Nawet teoretycznie do tej sukienki, bo ma takie złociste paski. Ale pokażę Wam go do sukienki najpierw, tej mojej, wiecie, takiej z ostatnich holi koszulowej z tymi kwiatami, też w żółtym kolorze. No i tutaj poszłam w żółć, ale strasznie mi się to podobało. Mam taki apetyt na ten żółty, że sobie nie wyobrażacie. No i właśnie postanowiłam to włożyć do tej sukienki. Ona się fajnie tak leje spod tego swetra, że tak powiem. Do tego butki moje te vintage'owe żółte i znowu podobne dodatki jak miałam wcześniej, bo to wszystko się kręci wokół tej kolorystyki żółtej i włożyłam sobie takie artystyczne korale do tego, właśnie po to, żeby podkreślić te wzory tej sukienki, kolory, które są w tej sukience. No i myślę, że to fajnie wygląda. Naprawdę jestem mega zadowolona z tej stylówki i w ogóle z tego zestawu. Na pewno będę to tak nosić, ale ten sweter będzie mi też do wielu innych rzeczy pasował, bo na przykład, zobaczcie, włożyłam go też do takich spodni aksamitnych moich, bardzo fajnych, z jedwabiu i wiskozy, takich leginsowych trochę. I też świetnie wygląda do kozaków w takim ciepłym brązie. Super, też mi się to mega podoba. I pewnie do tego brązową skórzaną torbę sobie włożę, a tu nawet pokażę Wam jeszcze przebitkę z kurtką na to. I postanowiłam pójść w szaleństwo i do tego tą chińską kurtkę taką z Zary, ponieważ ona ma takie esy floresy też i ma też taki żółtego smoka na sobie. Smoka i bodajże jeszcze tygrysa. No i to już w ogóle jest miszmasz, totalny miszmasz, ale nawet zestawienie kolorów i takich typów wzorów mi się tu spodobało, dlatego spróbowałam taką stylówkę. Ciekawa jestem, co o niej myślicie. No, no i w ogóle do tego swetra mi pasuje naprawdę sporo rzeczy. Prócz tego na pewno będę go nosić do jakichś takich spodni właśnie typu skórzanych, typu zamszowych, do rurek jakichś, jak najbardziej też. No i mam jeszcze dużo innych pomysłów na ten sweter, ale nie będę się z wszystkiego wypstrykiwać, bo jeszcze jest dużo stylówek przed nami w sezonie zimowym, jesiennym, więc więcej Wam już dzisiaj nie pokażę. Idę dalej, ale jestem bardzo zadowolona z tego swetra i widocznie trzymaliście kciuki, skoro od razu go znalazłam. No i kosztował chyba około 25 zł, więc wiecie. Wszystko 150, więc no, już nie będę się tak rozliczać ze złotówki, bo wiem, ile zapłaciłam za całe zakupy i to się liczy. No i teraz idę dalej. Kolejna rzecz to jest taka narzutka z jedwabiu chińskiego. I powiem Wam, że ja w ogóle lubię takie narzutki. Lubię też rzeczy takie krótkie, bo do wysokich stanów i do takich rzeczy na przykład szerszych dołem, to takie krótkie ciuszki są super. No i tutaj zrobiłam nawet Wam kilka stylówek, żeby Wam pokazać, bo to ma przepiękny taki złocisty kolor, taki bardzo gruby, mięsisty jedwab to jest. Może nawet uda mi się Wam to pokazać. Taki właśnie bardzo mięsisty, fajny. Fajny kolor i takie rozety chińskie mam z wzorami chińskimi i w ogóle to jest świetnie skrojone, bardzo mi się podoba ten krój, ma takie wywijane rękawki, trochę będę musiała tu przyszyć jeszcze, ale w ogóle super jest. No i zobaczcie, to właśnie do tych spodni, co wcześniej w nich byłam, takich aksamitnych we wzory, one mają takie różne kolory w sobie, do beżowego swetra z kaszmiru i to na wierzch, bo to nawiązuje kolorystycznie do spodni, no i oczywiście kozaki wysokie. Mogą być jeszcze wyższe, no ale ja mam takie, które mi pasują do tego, więc spoko, fajnie mi się to zgrało. Bardzo mi się do tego podoba, ale też nie muszę nosić tej narzutki do takich zimowych rzeczy, bo mogę sobie ją włożyć na przykład do kombinezonu czerwonego. Mam taki czerwony kombinezon, fajny. Teraz tak jak jest taka pogoda, jak jest, na wieczór mogę sobie, tak jak teraz jest mi już trochę chłodno, to mogę sobie właśnie włożyć tą narzutkę i super to wygląda i do tego buty inne już, buty niekoniecznie kozaki, ale właśnie takie vintage'owe, które gdzieś tu ten złoty kolor podkreślą. Jakąś fajną clutch bag, torebkę do ręki i też będzie super.
No i jeszcze Wam pokażę, bo nawet spoko to nawet do tej sukienki wygląda, bo ona ma dużo złotych elementów i ten jakby złoty połysk tego żakietu też może być. To nie jest zły pomysł. W każdym razie do takich rzeczy, do sukienek też będzie, które są w kolorystyce tej, będzie też fajnie to wyglądało moim zdaniem. No i także uniwersalna rzecz. Wydawałoby się, że może jedwabny, krótki żakiet chiński nie pasować do wielu rzeczy, ale ja mam do czego to nosić. Przekonał mnie ten piękny kolor, fajny krój i ten przepiękny, mięsisty jedwab, który naprawdę jest jakościowy. Kolejna rzecz jest zwariowana. To jest, moi drodzy, Style Butler, kamizelka z wełny. Wełna i coś tam, to jest mieszanka. Już Wam mówię, wełna i metaliczne włókno. Pomieszane z takimi warkoczami na tym i z futerkiem. Nie wiem, czy to jest futerko z jenota, czy z czego to jest. Chyba tak. No niestety naturalne. No ale dobrze, to jest kupione w Lumpeksie, więc nie napędzam popytu na futro naturalne. Mam trochę rozgrzeszenie. No i kochani, znalazłam tą kamizelkę w internecie nadal w sklepie i zobaczcie sobie jakaś cena. I to jest cena za używaną rzecz. No to jest tam też podana cena nowe w sklepie, ile kosztowało, czyli taka retail price, cena sklepowa, także naprawdę droga rzecz. To jest rzecz designerska, bo to jest taki sklep designerski właśnie. No i to jest mega modna rzecz. To jest takie rzeczy, które właśnie były na tych pokazach wielkich domów mody, w trendzie tych kamizelek. No i tutaj zobaczcie sobie, tak to poglądowo założyłam do tych właśnie spodni aksamitnych i do tego, znowu do tego swetra kaszmirowego, żebyście zobaczyli, jak to się w ogóle prezentuje, ale na pewno zobaczycie to w stylówkach modowych w tym sezonie, do różnych rzeczy, bo ostatnio też w holach pokazywałam Wam nowe moje nabytki właśnie, czy golf kaszmirowy, czy inne rzeczy w tym kolorze, stylówki w tym kolorze, więc na pewno do tych stylówek to będzie super wyglądać i Wam to pokażę. Dzisiaj poglądowo do tego, co miałam, ale też całkiem to spoko wygląda. Jest to takie szalony ciuszek, ale jak najbardziej w trendach i powiem Wam, że mi się to osobiście podoba i to jest takie przyjemne, tworzy wrażenie takiego ciepła na jesień, na zimę. Fajna, naprawdę fajna rzecz i widać to chyba, bo akurat słońce świeciło, jak to nagrywałam, że ma złotą nitkę w sobie, no właśnie ten metaliczne włókno. Bardzo fajna, bardzo modowa rzecz, jestem mega zadowolona, że to kupiłam. No i moi drodzy, ostatnia rzecz z tego hola za dyszkę kosztowała. Męska kosmetyczka. Czemu ją kupiłam? Jest naprawdę świetnej jakości, z bardzo miękkiej skórki, zobaczcie. Taka dwukomorowa, tu ma jeszcze przegródkę. Bardzo fajny design, ma taki tutaj sportowy pasek i trzymanie, także jest pojemna. No i to jest bardzo, bardzo fajna, mięciusieńka skóreczka, także stwierdziłam, że jest nowa. Także będzie pewnie na prezent dla kogoś i nawet wiem chyba dla kogo. Ale naprawdę fajna rzecz i jakościowa, więc nowa. Super, super zakup, jak dla mnie. Pokazuję Wam, no bo takie rzeczy też czasem się trafiają w Lumpeksach. No i kochani, jeszcze jedną rzecz chcę Wam na koniec powiedzieć, bo to jak chodzi o te moje zakupy, to wszystko. Nie za dużo, ale za to treściwie i w trendach, super. Wiecie, w których trendach? Sweter w trendzie koloru żółtego, ubranie jak najbardziej, też te falbany, to bardziej w lecie było modne. No i super modna kamizelka, także jestem bardzo zadowolona. Kochani, i teraz chcę Wam jeszcze powiedzieć o moim Vinted, bo sprzedaję rzeczy na Vinted teraz w inny sposób. Zmieniłam nick, nowy mój nick do Vinted jest podany w opisie filmu i zmieniłam jakby też profil sprzedażowy tego mojego profilu zmieniłam. Zmieniłam troszkę swój profil na Vinted. Mianowicie wszystkie takie rzeczy, których się pozbywam, a które powiedzmy nie są tam z jedwabiu, czy z kaszmiru, czy nie są jakieś designerskie, tylko takie fajne, ale takie normalniejsze rzeczy, będę sprzedawać na mojej grupie Moda Ekokreatywna w postach. Po prostu będę pisać, że jest taka rzecz dostępna, można do mnie napisać i tą rzecz sobie ode mnie kupić bardzo tanio, bo te wszystkie rzeczy, które będą na modzie na grupie Moda Ekokreatywna będą po 5 zł. Tak ustaliłam, że po prostu nieważne co to będzie, czy jeansy, czy coś, to będzie kosztować 5 zł. Przesyłka paczkomatem, także
jeżeli byście byli zainteresowani. Będzie tam trochę tych rzeczy. Przesunęłam po prostu niektóre rzeczy z Vinted, a na Vinted mam teraz profil Silk Design Wool i tam będą tylko designerskie, jakościowe rzeczy, trochę droższe, ale po prostu chcę zrobić tego taki trochę sklepik, bo mam tych rzeczy jakościowych sporo, no i chciałabym, żeby one były tak już wyeksponowane, żeby to było tak, ten profil już był tak ściśle określony tylko do tego typu rzeczy właśnie. Czy pięknych rzeczy vintage'owych, czy właśnie z szlachetnych tkanin, materiałów, dzianin i właśnie od projektantów. Także jeżeli takie rzeczy Was interesują, to mój profil będzie teraz się tylko o tym, wokół tych rzeczy obracał. No i zobaczcie sobie tu przebitki kilku rzeczy, które teraz wstawiłam i które jeszcze wstawiam. Jestem w trakcie wstawiania, ale no zobaczcie tak przebitki tylko takich rzeczy, które tam wstawiam na ten profil, już są wstawione na ten profil nowy i zachęcam Was, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, co tam nowego jest. A wstawiłam dosyć sporo rzeczy, bo jeszcze będę wstawiać, bo trochę się tutaj porobiło porządków i no i muszę to przeorganizować wszystko, no. Także jak najbardziej zapraszam Was do mnie. No i kochani, niedługo też zaczynam zajmować się moimi muszelkami. Jak tylko się unormuje sprawa, już tak będzie spokojniej w szkole i wszystko się ustabilizuje. Kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam Was już na filmik o przeróbkach, bo najbliższe filmiki to będzie zapraszam Was do Vintage Shopu i przeróbki krawieckie i stylówki i rzeczy, które zaprojektowałam z tych przeróbek. Także mam nadzieję, że Wam się te programy też spodobają. Do zobaczenia, kochani, i pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam Polkę.